Witajmy trójkę sędziowską, Pawła Sitkowskiego, Piotra Jambrowskiego, Patryka Zielanta oraz jedenastki Stanisława Wola i Siarki Tarnoczek, wychodzące na mecz 27. kolejki spotkań o mistrzostwo trzeciej ligi grupy czwartej. I drodzy Państwo, serdeczne podziękowania dla dyrektora Jacka Grupy i zarządu Superior Industries za kolejne wsparcie w postaci sprzętu sportowego dla grup młodzieżowych. Właśnie rocznik 2008, który wyprowadzał... Strzelca grający z numerem 8, Iwan Agudo.
Stalowa Bola, a strzelcem grający z numerem 20 Szymon! Pierwszą połowę meczu. Drodzy Państwo, przed nami przerwa. Ja jeszcze raz dziękuję sponsorom, którzy wspierają piłkę nożną w Stali Stalowa Wola.
używanie pirotechniki jest przestępstwem. Ostrzegam kibiców przed używaniem pirotechniki. Na stadionie jest 88 kamer. Na pewno sprawcy zostaną zidentyfikowani i ukarani. Jeszcze informuję, mecz dzisiejszy jest imprezą masową. Używanie pirotechniki jest przestępstwem. 88 kamer pracuje. Minucie żółtą kartką.
tych strzelców grających z numerem 8 Iwan Agudo. Mistrzostwo trzeciej ligi grupy czwartej, który stał przegrywać 0-2 Dawid Bałdyga. 26 bramka ze Stali Szymon Jopek, w 52 12 maja na mecz Stal Tomasowia Tomaszów Lubelski. Początek tego spotkania. Ogromnie się cieszymy z tego zwycięstwa dzisiaj. Trzy dni temu przegraliśmy bardzo pechowo z Awią Świdnik i dzisiaj chcieliśmy się na pewno zrehabilitować. To się w pełni udało. Mieliśmy bardzo dobre pierwsze 20 minut, strzeliliśmy dwie bramki. Potem straciliśmy kontrolę nad meczem przez 20 minut. To nas kosztowało dwie bramki, był remis. Ale myślę, że już w tej drugiej połowie, może poza pierwszymi 15 minutami w drugiej połowie opanowaliśmy już te emocje na boisku i te warunki, które dzisiaj panowały. W końcówce meczu strzeliliśmy dwie bramki. Cieszymy się z tego ogromnie. To nam dało 3 punkty. Wracamy na pozycję lidera. Cieszymy się z tego niezmiernie, ale też gratulujemy dobrej postawy gospodarzom dzisiaj, bo wyjść z 0-2 na 2-2 i jeszcze mieć dwie dobre sytuacje, żeby strzelić na 3-2 i byłoby nam na pewno bardzo ciężko się z tego w tym momencie podnieść. Jednak to my zadaliśmy te dwa ostatnie ciosy. Tak jak powtórzyłem, gratuluję całemu zespołowi za tą walkę, za zaangażowanie, za wiarę w końcowe zwycięstwo, co przyniosło nam dzisiaj 3 punkty. U nas jest każdy mecz, to jest margines błędu albo w tą. Zdajemy sobie sprawę, że tabela jest bardzo spłaszczona i jest kilka zespołów, kolokwialnie mówiąc, zamieszanych w ten awans. Cieszymy się, że potrafimy też podnieść presję tego spotkania, bo wiedzieliśmy, jakie wyniki padły to wcześniej, więc tylko zwycięstwo dawało nam powód na pozycję lidera. To nam się udało dzisiaj, także jeszcze raz z tego miejsca dziękuję całej mojej drużynie za to, że potrafiła naprawdę w tym ciężkim meczu podnieść ten ciężar tego spotkania, a jednocześnie też sprawić, że ten mecz mu się chyba podobać i wszystkim, zarówno gospodarzom, jak i nam, bo był bardzo otwarty w dwie strony wszystkie akcje, więc jeżeli chodzi o reklamę tej piłki na naszym poziomie, w którym obecnie jesteśmy, to jak najbardziej na tak. Mecz mógł się podobać kibicom. Wydaje mi się, że był szybki, było dużo sytuacji, wynik się zmieniał, był niepewny do końca. Ja bardzo żałuję, że
po takiej pogoni za wynikiem, po takim charakterze, jakim pokazali chłopaki przy stanie 0-2, no nie udało nam się zdobyć dzisiaj chociaż punktu. A przy odrobinie szczęścia mogliśmy się dzisiaj nawet pokusić na bramkę na 3-2 i bylibyśmy bardzo zadowoleni, ale też trzeba przyznać, że mecz był dla nas bardzo ciężki, rywal wymagający. Zostaliśmy zdominowani przez pierwsze 20 minut, w przerwie troszeczkę skorygowaliśmy, przed przerwą, po podpowiedziach z boku skorygowaliśmy troszeczkę ustawienie w środku pola i drużyna zaczęła wyglądać lepiej. No, tak jak powiedziałem też, rywal był wymagający, też miał swoje sytuacje, też grał piłkę kombinacyjną do przodu. Stworzył dużo sytuacji, ten wynik mógł się ułożyć w dwie strony, niestety dla nas nie ułożył się za dobrze, brakuje nam szczegółów, detali, stabilizacji, tak jak już mówiłem wcześniej, praca, jeszcze raz praca przede mną, przed zawodnikami, przed sztabem. Ja powiedziałem chłopakom w szatni, że w przerwie meczu, że zawodnicy siarki nie są na tyle lepsi od nas, żeby tak nas zdominować, jak zdominowali nas przez 20 minut i cieszę się, że chłopcy wzięli sobie to do serca i w drugiej połowie wyszła zupełnie inna drużyna, bo troszeczkę byliśmy o tym od początku meczu nieprzekonani. No, przyjechał lider i tak troszeczkę oddaliśmy pole, a czym dalej w las, to drużyna postawiła się, no i pokazała, że brakuje nam w tej chwili do siarki, ale nie aż tak dużo.